akcja. Dzień dobry, witam Państwa. Jest 1 stycznia. Proszę przyjąć życzenie dobrego, szczęśliwego nowego roku. Przy okazji chciałem Państwu pokazać, akurat dzisiaj jest pogoda taka prawie że lotna. Są już nieśmiałe obloty. Przedwczoraj oczyściłem dennicę, zabrałem osyp. Dzisiaj pszczoły się oblatują, a ja sprawdzam położenie kłębu. Na przykład tutaj jest ul, w którym zazimowałem dwie matki i chcę zobaczyć, jak ułożył się kłąb, czy któraś matka nie jest poza kłębem. Proszę. No proszę zobaczyć, tu są dwa izolatory, jeden drugi i widać, że rozina obsiada. Więcej nie będę pszczół denerwował. Za matą są plastry z pokarmem w trakcie właśnie takich ociepleń. Pszczoły mogą skorzystać, dobrać sobie stamtąd pokarm. Więcej nie muszę zaglądać. Tam chciałem tylko... No tu jest rodzina. Przejdź dalej. Tu jest rodzina z jedną matką. A zobaczmy. Zobaczmy też na ułożenie kłębu. No proszę, w środku jest izolator, pokarm jeszcze jest po tych ramkach, wszystko jest w porządku. To wszystko sprawdzę bez nagrywania, ale teraz najchętniej bym Państwu pokazał, sam jestem ciekaw, co się dzieje z takim bankiem matek, który jest w tamtym ulu. Przejdźmy tam. Tam całkiem. Tam do tego ostatniego. Ale nie wiem, czy może Państwo sobie przypominacie, w jesieni założyłem taki bank matek, częściowo z matek podarowanych, częściowo z takich z własnej pasieki pozyskanych. No i ciekaw jestem, jak one się teraz mają. Trochę się obawiam, bo ta rodzina nie była zbyt silna. Ale ja widzę, że ładnie obsiadają. To jest ta ramka z tym, gdzie jest ten bank matek. Ja im teraz nie będę tego ruszał, bo mimo wszystko myślałem, że będzie cieplej. Ale jest za zimno. Jak ja wyjmę plaster, pszczoły spadają na dennicę, już mogą nie wrócić. Chociaż zobaczę. Nie wiem, spróbuję.
tu są te matki. No, niestety. Ta nie żyje. Ta żyje. Ta nie żyje. Z tych trzech dwie nie żyją. Chyba. Nie wiem. Wydaje mi się. O Jezus. Z tych tutaj. Ta żyje. Ta nie żyje. Ta chyba nie żyje. I ta nie żyje. No więc z banku matek prawdopodobnie porażka. Zacząć pobieżnie. Zostały żywe dwie matki tylko. Resztę zobaczymy na wiosnę. Co zrobiłem? Nie wiem, ja tam po prostu jest tak ponaklejane, że ja nie jestem pewien, czy ja dobrze zobaczyłem, ale zdaje mi się, że większość matek, przykro mi, niestety nie żyje. Sprawdzę jeszcze. Tutaj mam reproduktorkę. Ona jest dość w podeszłym wieku, niebieska. Zobaczymy, jak ten kłąb się ma. No widać, że obsiadają pszczoły, obsiadają izolator. Nie ma co tutaj dalej grzebać. Rodzina dość słaba na pięciu ramkach. Tu jest zapas. Już oczyściły ten zapas, będą miały na dołożenie. Ale tu mają pokarm. Następna, też pojedyncza matka. No też izolator jest w środku. Jest pokarm. Nie ma co ich dalej niepokoić. I tak już bez kamerki przejdę sobie bez Państwa obecności, żeby nie przyciągać resztę rodzin. Wydaje mi się, że coś z bankiem matek zrobiłem źle. Nie wiem co. No ale może rodzina była za słaba. Całość, resztę się pokaże na wiosnę. Nie wiem, czy ja się nie mylę, że tam te matki nie żyją. No po prostu nie widziałem, żeby się ruszały, ale te klateczki są tak przyciemnione, że mogłem je zauważyć. To tyle. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję Państwu. Thanks.